Niedobrze, oj niedobrze, oj niedobrze, żeby człowiek był sam. Tak, tak. Jak Pan Bóg stwarzał świat, to okazało się, że wszystko, co stworzył, było dobre, a nawet bardzo dobre, ale jeszcze zanim pojawił się grzech, zanim pojawiło się to dziwne wydarzenie w historii naszej cywilizacji, to już było wiadomo, że jedna sprawa jest zła. Niedobrze, żeby człowiek był sam. Ja jeszcze jestem w Bydgoszczy, tu kończę rekolekcję, ale już bardzo żyję tym naszym spotkaniem na Freta u Dominikanów w Warszawie. I właśnie ten temat. Niedobrze, żeby człowiek był sam. Zaproponuję wyprawę do własnego serca. Po co? Po co tam wchodzić? To może w czasie rekolekcji się już wyjaśni. Zaproponuję też rozmowę o przyjaźni. Mi się wydaje, że to są tematy niezwykle ważne teraz w czasie pandemii. Także zadamy sobie pytanie, czy każda samotność musi być zła i musi być destrukcyjna. Jeszcze wiele innych tematów, których teraz tutaj nie chcę zdradzać. Po prostu spotkajmy się albo bezpośrednio na Freta, albo przez internet. Zaczynamy w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.